Dzień dobry. Dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Dzień dobry. To się nazywa złośliwość losu. Dobrze, jeszcze raz. Sekunda. 200 zł. Oddajemy i biegniemy dalej. No czasami tak bywa. 200 zł. Jeden obrazek różniący się od pozostałych. Kto widzi w tym momencie? Prosta, łatwa zagadka. Była jedna błędna odpowiedź, a przed chwileczką ktoś rozłączył się. Szybciutko. Jeden obrazek trzeba podać współrzędne. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, proszę rozwiązanie. A2. Tak, dziękuję. 200 zł dla pana, ale naprawdę dziękuję, bo wyglądało to już przerażająco, strasznie. Kolejna, łatwa, prosta. Znajdź obrazek różniący się, przepraszam, od pozostałych. 200, po programie do pana oddzwonimy, dobrze? I zbierzemy wszystkie dane. 200 zł, kolejna osoba. Postarajmy się, bądźcie czujni. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Magda. Pani Magdo, gramy o 200 zł. Proszę rozwiązanie. A2. To poprzednia odpowiedź była. Mamy już kolejną zagadkę. No, program jest programem na żywo. Ale dobrze, kolejna osoba. Proszę jeszcze raz zatelefonować. Mamy kolejną zagadkę, dobrze? Poprzednia zagadka już została rozwiązana. Już pieniądze zostały oddane panu. Także teraz mamy kolejną zagadkę. Czekam na telefon. 704-300-4320. Przepraszam, że tak popędzam, ale tak, przy pierwszej zagadce przedłużyło nam się. Nie rozdałam pieniędzy i teraz te pieniądze chcę oddać poszczególnym osobom, dobrze? Za prostsze zagadki. Dlatego tak bardzo szybko mi zależy na tym czasie. 200 zł, kolejna osoba. 700 do studia, dostać się 200 zł dosłownie w 3 sekundy macie, drodzy państwo. 200 zł, no idziecie i leży na chodniku, to jest na tej zasadzie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Ponownie Ryszard. Panie Ryszardzie, proszę rozwiązanie. 5. 5. 200 zł dla pana, bardzo serdecznie gratuluję. Zdziwiłam się, bo przed chwileczką pan Ryszard wygrał, podając przy tej poprzedniej zagadce odpowiedź. Proszę bardzo, można, już jest trudniej, znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Już jest trudniej, naprawdę. Ile razy jeszcze to powtórzę? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, proszę rozwiązanie zagadki. Ojejku, ale który to był inny? Kurczę. Jeszcze sekundę, bo muszę się rozłączyć. Mhm. Jeszcze chwilkę. Odliczę od trzech. 3, 2. Proszę, może mówię kolokwialnie, strzelić. Jeden. A1. Nie udało nam się. No szkoda, czasami warto, prawda? Mówiąc kolokwialnie, strzelić. Nie udało nam się. No dobrze, jeszcze chwilę czekamy. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Jeżeli kolejny telefon będzie z błędną odpowiedzią, zabierzemy tę zagadkę, poproszę inną, dobrze? 704-304, tak żeby szybko rozdać pieniądze. 704-304-320, telefon stacjonarny bądź telefon komórkowy, gwiazdka, którą uprzednio wciskamy, później 7320. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Halo, proszę słuchać mnie w słuchawce, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Mateusz. Panie Mateuszu, jak brzmi poprawne rozwiązanie? Oj, ta zagadka też mnie trochę zabiła. Ale też spróbuję strzelić jak pani Agnieszka wcześniej. Można, no. Spróbujmy. Powiem C3. C3, dobrze usłyszałam? Tak. No nie, nie udało się. Zabierzmy tę zagadkę, proszę następną. Proszę następną, jakąś prostszą, bo tutaj widzę, są osoby, które próbują szybko dostać się do studia, ale nie znalazły rozwiązania. Zabierzmy prostszą, tak żeby szybciej rozdać pieniądze. A to co? Próbujemy tak szybciutko. Drodzy państwo, próbujemy z całych sił jak najszybciej rozdać pieniądze. Tu widzę, że coś pan technik kombinuje,
żeby było lepiej. No i co teraz? Czy nam się uda? Takie pytanie. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, to jest program, który jest programem na żywo. Nie da się go wyreżyserować w żaden sposób. Przy poprzedniej zagadce nie udało nam się jej rozwiązać. W związku z tym zabraliśmy zagadkę i zaczęliśmy rozdawać szybko pieniądze przy tych prostszych zagadkach. Nie byliśmy tak do końca przygotowani i słyszę, tutaj technik mówi, no nie jestem przygotowany, że tyle zagadek rozegramy, bo ja teraz chcę te pieniądze, które były przygotowane na tę pierwszą zagadkę, rozdać kilku osobom po te 200 zł, prawda? Może później troszeczkę więcej, tak żeby jeszcze do końca programu te pieniądze wszystkie oddać. Co teraz? Próbujemy jeszcze dosłownie sekundka, drodzy Państwo, bo tu widzę, technik mówi, no nie byłem przygotowany na taką ogromną ilość zagadek. No czasami trzeba być przygotowanym. Tak to wygląda. Jeszcze chwileczkę, zaraz będzie możliwość. No tak, program jest, jeszcze raz przypomnę, program jest programem na żywo. Nie da się go wyreżyserować. Mieliśmy przygotowanych kilka zagadek. Pierwszą tę zagadkę, która była na samym początku, później kilka, prawda? A teraz musieliśmy zmienić koncepcję. Później mieliśmy przygotowane inne. Teraz ja nagle wymyśliłam sobie, że spróbujmy pod koniec programu tak szybko rozdać te pieniądze wielu osobom, prawda? I teraz kombinują. Dobrze, teraz coś postaramy się. Dobrze, myślę, że jest w porządku. O, myślę, że już w tej chwili będzie to czytelne, chociaż ja podejdę do telewizora. Myślę, że będzie to czytelne. To jest kotek, tak. Ja poproszę więcej pieniędzy, bo zagadka, widzę, ma więcej obrazków. 400 zł poproszę. 400 zł poproszę. Już, myślę, że tu już troszeczkę trudniejsza zagadka. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Trudniejsza zagadka, 400 zł. Jeżeli ktoś z Państwa za chwileczkę wychwyci rozwiązanie, bardzo serdecznie zapraszam, dobrze? Już kilka osób wygrało pieniądze, natomiast jeszcze raz przypominam, bardzo zależy nam na czasie. To jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej, jak najwięcej pieniędzy osoby jeszcze z tego programu mogły, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć, prawda? Po to jest ten program. No, ten program jest po to, żeby rozdawać w nim pieniądze. 400 zł. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Tylko wiesz co, ja myślę, że to troszeczkę jest za trudna zagadka, żeby w 3 sekundy była rozwiązana, wiesz? No ja wiem, że już nie jesteście przygotowani na te prostsze, więc jest trochę trudniejsza. Dobrze, zaraz ktoś rozwiąże. Sekundkę, myślę, że za chwileczkę ktoś rozwiąże. Spróbujmy, drodzy Państwo, dlatego że jeszcze raz przypomnę, mamy bardzo niewiele czasu. Pierwsza zagadka nam się przedłużyła. Natomiast w tym momencie chcemy te pieniądze, które są do oddania na ten program. Proszę w tym momencie zabrać, dobrze? Także 704-300-400-20, telefon stacjonarny. Jeszcze tu zerknę do... Cały czas... Wiesz co, trudna jest. Dobrze, jeszcze chwilę czekamy. 704-300-400-20, telefon stacjonarny, bądź gwiazdka 7320, telefon komórkowy. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Troszeczkę za trudno, wiesz? Ja wiem, że nie mamy... Tak, tutaj reżyser mówi, no Bianka, nie byłem przygotowany na tego typu strategię, prawda? Mieliśmy kilka zagadek i to coraz trudniejszych. Natomiast w tym momencie ja, jako że nie rozdałam pieniędzy przy tej pierwszej zagadce, teraz no chcę jakby wypchnąć graczom pieniądze, te mniejsze kwoty, tak? Żeby zabrali, żeby z tego programu jeszcze tak szybciutko... Coś skorzystać. No cały czas zerkam, przepraszam, na tę zagadkę. Próbuję znaleźć obrazek różniący się od pozostałych. Czekam, drodzy Państwo, czekam cały czas na telefon. To, że ja nie mogę znaleźć, to naprawdę niczym nie świadczy, bo ja nie jestem najlepsza w tego typu grach. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa znajdzie obrazek różniący się od pozostałych, zapraszam bardzo szybko do studia. Mamy bardzo niewiele czasu. 704-300-400-320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Jeszcze chwilę. 400 zł to jest kwota gwarantowana. Czyli w momencie, tak jak przy poprzednich zagadkach, w momencie, w którym usłyszę teraz z tym telefonem poprawne rozwiązanie, oddaję 400 zł tej osobie, dobrze? Po programie do tej osoby oddzwonimy. Do każdej z osób, które dzisiaj już wygrały.
Jeszcze zerkam. Trudna. Trudna, wiesz co, to jest 50, tak, obrazków. Za trudna, naprawdę, bo mi zależy na tym, żeby... Za trudna, troszeczkę. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc, no mi zależy na tym, żeby w tym momencie, w tej chwili ktoś zabrał pieniądze. No ja wiem, że nie macie prostszych. Dobrze, jeszcze sekundkę czekam. Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie, zapraszam. Wiesz co, tylko, że to jest zagadka dla takich profesjonalistów, bo ja na przykład, wiesz co, ja nie widzę. Naprawdę, to jest taka zagadka dla profesjonalistów. A my mamy bardzo niewiele czasu na to. Ja nie widzę, no nie widzę, naprawdę. Ja poproszę 600 zł, dobrze? Ja przepraszam, że w tej chwili tak już zaczynamy. 600 zł, bo tak, zagadka jest tyle warta. W tym momencie osoba, która trafi do studia, zabiera 600 zł. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. 704, 304, 320. No tutaj, tak jak pani Agnieszka czy pan Mateusz, nie warto strzelać, prawda? W sensie, który obrazek może być inny, bo ich jest za dużo. Tu już należy skupić się i znaleźć. Natomiast plus jest ogromny, jeżeli ktoś z Państwa w tym momencie śledzi nasz program, znalazł ten obrazek, który różni się od pozostałych, telefonuje, to już ma w kieszeni 600 zł. Jeżeli teraz widzi ten obrazek, który różni się od pozostałych, telefonuje do nas, to już wie, że te 600 zł jest jego. Jedna osoba, bardzo trudna zagadka, no trudna zagadka, nawet tutaj widzę napis tylko dla profesjonalistów, trudna zagadka za 600 zł. Jedna osoba wystarczy.